Program City Break to nowy cykl programów telewizji Kutno, przybliżający ciekawe turystycznie i historycznie miejsca naszego regionu, które każdy z nas może odwiedzić w ramach jednodniowego wypadu za miasto. Dziś, podążając śladami gorącego romansu Marii Walewskiej i cesarza Napoleona, zawitaliśmy do Walewic. Walewice to wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Bielawy, od Kutna około 35 km. W klasycznym pałacu obecnie znajduje się hotel, restauracja oraz stadnina koni. W weekendy działa bar w stadninie w godzinach od 12 do 18, w którym można smacznie zjeść. W stadninie można również nauczyć się jeździć konno, przejechać się bryczką oraz organizowane są zawody jeździeckie i inne atrakcje. Zbigniew Kapanowski, wiceprezes kutnowskiej hodowli buraka cukrowego spółka z o.o. Joanna Rudak, kierownik pałacu w Walewicach. Same Walewice to 2560 hektarów z gospodarstwami przyległymi. Mamy 1200 hektarów gruntów ornych, 560 hektarów stawów rybnych oraz łąki i pastwiska. Stadnina koni to przede wszystkim konie, stąd nazwa. Aktualnie tych koni mamy 120, w tym stado elitarne 35 klaczy. Jest to jedyna stadnina w kraju, która prowadzi tylko jeden właśnie typ konia angloarabskiego w typie małopolskim. U nas w Walewicach dwa razy w roku odbywają się zawody jeździeckie w połowie lipca i w drugi weekend września, na który gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców z okolic. Rzeczywiście zawody są widowiskowe, jeźdźcy wyglądają rzeczywiście też imponująco na swoich koniach. Konie można codziennie oglądać w godzinach popołudniowych. Pasą się na padokach przed wejściem do pałacu. Można też skorzystać z jazd konnych po wcześniejszym umówieniu spotkania. Nasz instruktor dobiera konia do umiejętności jeźdźca, a później można się szkolić przez wiele miesięcy i osiągać rzeczywiście w tej dziedzinie bardzo dobre rezultaty, ale też rekreacyjnie. Nasze konie to również przewozy bryczką. Można przez chwilę poczuć się, jakby nie był XXI wiek, ale na pewno XX, jak nie XIX. Serdecznie zapraszam do Walewic. Co można w Walewicach zwiedzić? Na pewno piękny pałac w stylu klasycystycznym, piękny park w stylu angielskim. Można oglądać rzeźby ogrodowe, które nawiązują do stylu rokoko. Pałac w Walewicach to głównie hotel, ale rzeczywiście często, zwłaszcza w święta czy w weekendy, staramy się oprowadzać turystów po wnętrzach pałacowych. Stadnina koni to nie tylko konie, to także, jak Państwo widzicie, przepiękny pałac historyczny, w którym kwitł romans Marii Walewskiej i Napoleona. Z tym pałacem wiąże się niezwykła historia, którą warto byłoby poznać. W pałacu w Walewicach zamieszkała prawie 200 lat temu Maria, młoda dziewczyna, 17-letnia. Poślubiła Anastazego, który był starszy od niej o 50 lat. Bardzo nieszczęśliwa, urodziła syna Antoniego, ale ciągle wzdychała za wielkimi salonami Warszawy. Bardzo tęskniła za życiem wśród innych. Tutaj na wsi w Walewicach życie było spokojne, a dla młodziutkiej Marii niewystarczające. Dlatego, kiedy udała się na bal do Zamku Królewskiego i tam poznała Napoleona, nieziemsko się w nim zakochała. Romans był bardzo gorący, a owocem tego romansu był Aleksander, syn Marii Napoleona, który przyszedł na świat 4 maja 1810 roku właśnie tutaj w naszym pałacu w Walewicach.
W naszym pałacu mamy wyjątkowy zabytek, którego nigdzie nie zobaczycie Państwo. I są to piękne tapety wykonane z papieru czerpanego, techniką łączoną druku i malowania ręcznego. Wyjątkowe, piękne, w kolorze sepi, mają ponad 200 lat. Miał być prezentem Marii dla Napoleona. Ten jednak nigdy tych tapet nie zobaczył, dlatego że w tym czasie, kiedy Maria zamówiła je we Francji, w Paryżu, w jednym z warsztatów rzemieślniczych, on udał się na podbój Moskwy. Jak wiemy z historii, podbój się nie udał i Napoleon tutaj do Walewic nigdy nie wrócił. Czy był tutaj kiedykolwiek? Tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że Maria spędziła tu wiele chwil, jak i młody Aleksander. A kim był Aleksander? Często się o nim w całej historii tej pięknej miłości zapomina, a to wyjątkowa postać. Późniejszy minister spraw zagranicznych Francji, ambasador Francji Wielkiej Brytanii, minister kultury Francji, ale też co ciekawe, on w przeciwieństwie do swojego ojca poszedł za głosem serca. Otóż Napoleon, choć w listach deklarował wielką miłość dla Marii, wybrał Marię Luizę, która pochodziła z Habsburgów. Pisał do przyjaciela: drogi przyjacielu, najchętniej nałożyłbym koronę na głowę swojej kochanki, ale wiem, że Francja wymaga czegoś innego ode mnie. A Aleksander, jego syn, postąpi inaczej. On pójdzie za głosem serca i jego wybranką zostanie aktorka. Pamiętajmy, XIX wiek, Francja, rzeczywiście budzi to wielką sensację na salonach. Maria umiera młodo, w wieku 31 lat. Owszem, zazna chwilę szczęścia, rozwiedzie się z Anastazym, ale dopiero kiedy Anastazy umrze, po raz drugi wyjdzie za mąż, za Filipa d'Ornano. Był to kuzyn Napoleona. Na ich miłości widać już cień. Maria, chora na kamicę nerkową, wkrótce po ślubie umiera, rodzi jeszcze syna małego Rudolfa, który niestety w wieku 5 miesięcy traci mamę. Filip będzie opłakiwał śmierć Marii, ponownie się nie ożeni. Zresztą serce Marii spoczywa w rodzinnym grobowcu rodziny d'Ornano we Francji, a ciało Marii wróci do Kiernozi, do jej rodzinnego majątku. Tam zostanie Maria pochowana. Walewickie dobra przeszły w ręce syna Marii i Napoleona, a w 1831 roku w ręce brata Marii Walewskiej, Teodora Łączyńskiego. Później rezydencja i okoliczne ziemie miały jeszcze kilku właścicieli, którzy zniszczyli budowlę i zaniedbali gospodarstwo rolne. Dobra walewickie stały się jednak własnością Jana Grabińskiego, który odremontował pałac, przystosował go do skromniejszego życia, a przed 1945 rokiem na terenach przypałacowych prowadził hodowlę koni orientalnych. W 1945 roku pałac, stadnina koni i gospodarstwo rolne przeszły na własność państwa, a jej pierwszym dyrektorem został Jan Grabowski. Obecnie stadnina koni Walewice należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Spółki Skarbu Państwa. Do Walewic najłatwiej jest dostać się, kierując się drogą na Piątek. Przed pałacem znajduje się duży parking. Bardzo serdecznie, gorąco zapraszam do Walewic.